Biblioteczna pocztówka dźwiękowa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Środa 18 maja i kolejna biblioteczna pocztówka dźwiękowa, nagrywana i realizowana w studio gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku. Piękny maj. I taki majowy wiersz dzisiaj z ciekawostką, że wiersz przeczytany jest przez autora wiersza Leszek Chudziński z Tomu Podlesie, który jako biblioteka wydaliśmy, którym zainaugurowaliśmy serię poetycką Piąta Pora roku, bo Piąta Pora roku. Istnieje. Rzadko wynosimy już na nadwór. Nie wiem, czy w ogóle się wynosi, ale ten wiersz na nadwór na powietrze, przewietrze, jest zachętą do tego, żeby wynieść nadwór wszystko to, pod czym śpimy, przynajmniej tak my odczytujemy ten wiersz. Niech słońce, niech ten majowy błękit nieba Prześwietlą, przepatrzą, a wiatr niech przewieje tę materię snów, i niech to się niesie, niech to w te majowe dni rośnie w tym świetle, niech to się staje rzeczywistością, jeśli jest dobre. A jeśli są to jakieś ciężkie, ciemne sprawy, to niech się rozwiewają, jak majowe chmurki na niebie. Bądźcie pogodne i pogodni, starajcie się być szczęśliwe i szczęśliwi, miejcie się najlepiej, leszek czyta o pierzynach, które wynosimy na dwór. Pierzyny na dwór, na powietrze, przewietrze. Na sznur, chmury pierzaste, brzuchy przepastne. Kołysze wiatr do snu, marzeń stu. zasypia w ciepłym puchu, w bezruchu. Wnosi jagna na izby, na spanie, wiatru kołysanie.